Thank you, thank you, thank you. Far too kind. Okej, ja was witam w czwartym vlogu informacyjnym. Dzisiaj sobie pogadamy o tym, jak być popularnym na YouTubie. Oczywiście, ja sam nie jestem popularny, nie wiem jak... To znaczy wiem, domyślam się, no, jak to zrobić. Więc piszcie mi pod tym komentarze typu, że... Sam nie aż dużo widzę, a innym już radzisz, jak być popularnym, no bo... Mniej więcej już wiem, w czym tkwi ta tajemnica. No, ale... No i ogólnie, no, o YouTubie, no. No, na YouTubie coraz jest lepiej, fajniej, dużo funkcji dodają. Już coraz więcej jest funkcji na YouTubie. Typu dzisiaj na przykład dodali reakcje. Na Facebooku jest to samo. Niektóre rzeczy już ten... co bym jeszcze chciał, żeby dodali? Takie coś jak po szkole, że można sobie zrobić własne jakieś, te na przykład typu napisz opinię o tym i o tym. Wiem, że to chyba na YouTubie jest, ale jakieś nowe, nie, rzeczy i tak dalej. No. Ale do YouTube'a to YouTube to i tak sam w sobie jest fajny już. No i co do tej popularności, to nie wiadomo, no. To znaczy ja wiem, no, mi się już język plącze, sorry. No to jestem trochę wkurzony. No i ten. No i co bym tu powiedział? No, jak żeby być popularnym na YouTubie, no to daleka droga. Ale już wiem mniej więcej, na czym to polega. To nie są taki do końca, rok ma rację, znaczy no, jak się otaguje, da jakieś popularne niki i tak dalej, to z 1000 ma ten, ale nie więcej. A żeby mieć popularność ogólnie, no to ja, no to tytuł filmiku od tego zależy te większości, ale do końca jeszcze nie wiem, od czego to zależy. A tagi to... Nie, tagi prawie nic nie dają. Także... Popularność zależy od widzów w największym znaczeniu. A jak ich zdobyć? Nie wiem. Jeszcze nie. No to znaczy, no, zdobyć to muszą ci dawać subskrypcje, ale jak... do się przekonać, jak się wybić. No to są akcje typu Playnext, Let's Game to akcja Patryka, że same Let's Play'e, polecam ją. No, link na filmiku. A co do YouTube'a, no to dużo, miliony osób jest, ale mało się wybije. No i jeszcze nie znam takiej osoby, która jest z Polski, która ma 15 lat, 14, że się wybiła na tego. Na YouTube'a, no bo jest popularniejsza, znaczy, no, znam, ale to chodzi mi o let's playowców i tak dalej, nie? No to, no raczej ciężko jest, bo oni, wszyscy patrzą tak, o, 14-latek, piszą w komentarzach i tak dalej, a niektórzy, że naprawdę robią fajne let's play'e. I ta akcja Let's Game jest dla wszystkich przeznaczona. Jestem w ekipie i ten Mr. Snakebird, Patryk, Game.pl i Krzyś837, już drugie wydanie było. No i póki co to akcja nie jest bezpopularna, ale może się, miejmy nadzieję, że się rozwinie. Chociaż my nie oczekujemy, że to będzie takie popularne jak Playnext. Bo Playnext to jest głównie za ten, ale teraz się zmienią te zasady i tak dalej, to już nie wiadomo, co będzie z tym Playnextem dalej. Już nowe pomysły jakieś i tak dalej. A Let's Game to Let's Play głównie. W przyszłości pewnie też coś pozmieniamy. Nie, ale nie tak znacznie chyba. Zobaczymy jeszcze z Patrykiem. Pogadam i tak dalej. No i dzisiaj jeszcze sobie pogadamy o tym. O tym ostatniej wojnie o krzyżu, którą wywołał ruch Palikota. Sorry za to naskanie. Sorry za to naskanie z przyzwyczajenia jakoś. I ruch Palikota ten... wywołał wojnę o krzyż. Znaczy sam Palikot głównie, że w Sejmie nie może być, a przecież nikomu to przez, nie wiem, 10 lat co najmniej nie przeszkadzało. I to jest... jakby historyczny symbol. No to nie wiem, o co mu chodzi. No i... ale i tak on ma
ledwie 10% poparcia już wojuje o takich spraw albo z tą szkołą, że w szkole nie powinny być, bo to kogoś ten narusza. Kogoś ten obraża wiarę religijną. Paliko taki głupi już jest, że nie wie co robić z tym, że jest w Sejmie. To jest, no ale na szczęście to nie przejdzie na pewno ta ustawa. To co on planuje, że usuną krzyż z Sejmu i ze szkół, a 2 lata temu mu to nie przeszkadzało jakoś. Tylko jak wszedł do kadencji, to jest temat tylko, żeby przyciągnąć do siebie wyborców. A jaki on ma rząd? Szkoda gadać. No i Paliko to w ogóle jakiś wariat. Ale co zrobimy? I niedługo już, jak będzie tak dalej robił, to myślę, że niedługo już w następnej kadencji już go w Sejmie nie będzie, a SLD upada już. No i tyle na temat politycznych spraw. Bo nie wiem, czy mam mówić o polityce, czy nie, ale ten temat według jest mnie ważny, nie? No i co do YouTube'a, no to życzę powodzenia, no i miejmy nadzieję, że akcja Patryka i nasza ogólnie się rozwinie, czyli Let's Game. Zapraszam do dodawania swoich filmików. Próbujcie, na pewno się ktoś dostanie. Póki co ta akcja, tak jak mówiłem, nie jest popularna, ale miejmy nadzieję, że się rozpopularyzuje. No i dam i każdy Let's Player, który nie został odkryty, a ma fajne filmiki naprawdę, co chcemy właśnie, mamy to na celu, że młodych Let's Playowców, którzy mają fajne filmiki, a popularność nie jest zbyt duża. No to jest właśnie coś Design Play Nexta. A zresztą regulamin jest w pierwszym Let's Game i tak dalej, o co w tym chodzi, ale jeszcze pewnie się dużo razy zmieni. Już mam fajne pomysły. Póki co. No i to by było na tyle. Cześć. Będę wybierał kilka filmików, które mi się spodobają, a pozostała część ekipy będzie wybierała poprzez głosowanie od 3 do 5 filmików, które ukażą się w kolejnym wydaniu. I tak to właśnie będzie działało. A teraz przedstawię Wam osoby, które należą do ekipy programu. Kynix Pro. Biedak. Okej, okay, jak ja się wydostać? O, Deadeye. Pozbieramy trochę amunicji, tej zmarnujemy.